Tak, bardzo ucieszyłem się, że macie w zwyczaju tutaj w Warszawie tak długie spotkania nocne. Może jeszcze po tej konferencji macie się jeszcze spotkać. To w Krakowie oczywiście byłoby niemożliwe, bo u nas konferencje generalnie kończą się o 21:00 i wszyscy zmierzają pod Wawelem do spanka. Więc, ale w Warszawie macie inne zwyczaje, więc bardzo dobrze. Zajmujemy się w czasie tych rekolekcji postacią, która wydaje się nieczęsto gości na ambonach. Duchowni, księża, kaznodzieje raczej czują, że trudno się mówi o takich trudnych momentach w historii. A jeszcze co więcej, w historii pierwszych 12 biskupów, 12 apostołów. W końcu to jest historia naszej rodziny. A ciężko się powraca do tych, którzy jakoś nie zapisali się złotymi głoskami, a nawet gdzieś ich imię jest ukryte takim cieniem zawstydzenia, by nie powiedzieć mocniej. Imię Judasza stało się synonimem imienia, które przyzywamy, gdy kogoś chcemy tak nazwać bardzo mocno. Ty Judaszu. To jest wielki, wielki ciężar, który mamy, ale to jest nasza rodzina. To jest nasza historia. To są dzieje prawdziwe. Chrześcijaństwo jest religią bardzo prawdziwą, a przede wszystkim jest religią Boga wolnego, który w wolności nas powołuje. Dlatego Judasza nie możemy pomijać. Tego naszego niezwykłego brata, którego historia zaczyna się w świetle i kończy w jakiejś przerażającej, przedziwnej ciemności. Takiej ciemności, w której my się gubimy i nie wiemy, co jest dalej. Historia człowieka, którego życie nie kończy się happy endem, ale jest wielki znak zapytania. Może to jest takie duże wyzwanie dla nas, którzy chcemy mieć kropkę na końcu zdania, wiedzieć, a najlepiej też znać odpowiedź. A tutaj nie znamy odpowiedzi tej końcówki życia. Wczoraj powiedziałem o tym, że historia Judasza zaczyna się od czegoś wspaniałego, od otwarcia drzwi, od spotkania prawdziwej miłości, od rozpoczęcia wielkiej przyjaźni, od tego, że Judasz pewnego dnia, jak każdy z tych apostołów, pewnego dnia w swojej zwyczajności na ich drodze pojawił się Chrystus, który spojrzał, powiedział i nagle ci ludzie zrozumieli, że oto mają sens w życiu. Oto jest ten, który wydobywa całą prawdę o nich, całą tożsamość, tego kim są. Jak wielu z nas marzy o tym, żeby spotkać na swojej drodze kogoś, kto da nam sens, da nam światło, kto spojrzy na nas i nas całkowicie przyjmie, tacy jacy jesteśmy, z całą naszą historią, z wszystkimi naszymi pokręceniami, skomplikowaniami, a w powołaniu, w miłości zawsze tak jest, że On przyjmuje, że cieszy się, że akceptuje, że jest gotowy wszystko nam oddać z miłości. I takiego kogoś Judasz spotkał. Dlaczego? Nie wiadomo. To jest już wielka miłość Boga, który sobie wybiera. Podobnie jak na naszej drodze stają ludzie, których pewnego dnia kochamy i nie wiemy dlaczego, że ktoś nas sobie wybrał, kim my jesteśmy. Historia Judasza zaczyna się od światła, od powołania, ale to jest dopiero początek, ponieważ kiedy się przyglądniemy, co się dzieje dalej, to widzimy, że Jezus powołuje Judasza do wspólnoty, do tej grupy wybranych, do tej grupy, w której człowiek się uczy życia, ale w tej grupie Judasz zajmuje wyjątkowe miejsce.
wyjątkowe miejsce, ponieważ Jezus wprowadza swoich uczniów bardzo głęboko w swoje życie. On jest całkowicie otwarty. Pewnego dnia bierze na górę Tabor trzech apostołów, Piotra, Jakuba i Jana, i objawia im prawdę o sobie, całe swoje bóstwo. Pamiętamy scenę, kiedy jest światło, kiedy jest Eliasz i Mojżesz, kiedy Piotr nie wie, co mówi, coś tam mówi zszokowany, a Jezus wprowadza ich w prawdę o sobie, całkowicie im daje. Tacy wybrani uczniowie. To jest ważna scena Taboru i tego, co się dzieje na górze. Zapamiętajcie tę scenę, bo ona będzie bardzo ważna w zrozumieniu tego, co się wydarzy jutro, kiedy będziemy mówić już o tych najtrudniejszych momentach w relacji, w tym zagmatwaniu Judasza. Ale Jezus wybrał sobie tych trzech uczniów i im powierzył całą prawdę bóstwa o sobie. Oni poznali i mieli zachować to w swoim sercu, jak w skarbonie, jak w sakiewce, jak w sejfie, jak w skarbcu. Judasza nie było na Taborze. Ale to nie znaczy, że Judasz został w jakiś sposób tutaj wykluczony, że był traktowany jako już od początku, jako ten, który i tak zdradzi, więc trzeba go trzymać jako ostatniego na 12 miejscu. Nie, tak nie było. Bo co robi Jezus? Jezus, byśmy powiedzieli, na nasz ludzki sposób, On wydobył, uhonorował, wyróżnił Judasza jak żadnego ze swoich apostołów. A mianowicie w naszym świecie wyrazem naszego największego zaufania jest to, kiedy dajemy komuś dostęp do naszych pieniędzy, do tego, co jest na utrzymanie nas, a jeszcze bardzo komuś ufamy, jak w banku, kiedy dajemy pieniądze całej naszej wspólnoty, całej naszej rodziny. A Jezus spojrzał na Judasza i mu całkowicie zaufał. Judasz był tym, który był kasjerem, stróżem, strażnikiem całej kasy wspólnoty. Jak bardzo Jezus musiał mu ufać, skoro poświęcił mu całe zaplecze i sprawy doczesne. To jest ogromne zaufanie. Ciekawe, że Jezus wprowadza tego człowieka w coś, co jest takim bardzo delikatnym elementem naszego życia. Zarazem ważnym, ale wstydzimy się często nawet w Kościele o tym mówić. To są sprawy finansowe. A Jezus mu zaufał całkowicie, ponieważ to, co jest fundamentem każdej wspólnoty, każdego małżeństwa, każdej relacji, przyjaźni, to jest zaufanie. To jest połączenie naszej wspólnej historii, naszego wspólnego świata, również w tym najbardziej delikatnym, a zarazem realnym aspekcie, jakim są finanse, są pieniądze. Jezus obdarza totalnym zaufaniem. W powołaniu Bóg nas obdarza kompletną otwartością. W tym wybraniu dalszym odkrywamy, że Bóg nam całkowicie ufa i daje nam wszystko. Wszystko, co należy do Niego i nic nie zachowuje dla siebie. Judasz ma być strażnikiem. Jakaż to musiała być wielka sprawa i wyróżnienie dla tego, który jako jedyny z apostołów, jak mówi tradycja, jeżeli przyjmiemy, że rzeczywiście Judasz pochodził z Kariotu i z Kariota, czyli pochodził z miejscowości, która leżała gdzieś poza Galileą, jako jedyny był człowiekiem spoza. A Jezus go wydobył. Chciał, żeby Judasz poczuł się wyjątkowo, żeby poczuł ogromną odpowiedzialność, ale przede wszystkim, by zobaczył, że miłość Jego to nie jest tylko sprawa słów, czy emocji, czy nawet wspaniałych, duchowych rzeczy, ale to jest realne. Ja Ci ufam prawdziwie. Dlatego dostajesz pieniądze całej wspólnoty. Judasz jest w tej wspólnocie. Jest, patrzy, obserwuje i uczy się tej wspólnoty.
To, co jest taką podstawową rzeczą życia we wspólnocie, to jest nauczenie się, jakie są, jak patrzymy na drugich ludzi, kim oni są, ale również jaka jest moja relacja do tych ludzi. To jest duży temat, bardzo duży temat. Ale warto wspomnieć o dwóch rzeczach, na które zwraca uwagę Tomasz z Akwinu, kiedy mówi, co i jak powinniśmy się zachowywać wobec osób, z którymi żyjemy we wspólnocie. Tu jest wspólnota Sandał, duszpasterstwo, ale każdy z nas żyje w jakiejś wspólnocie, od rodziny, poprzez miejsce pracy, gdzieś, gdzie jesteśmy. I święty Tomasz bardzo elegancko i bardzo tak rozsądnie mówi, że my wszyscy, jak jesteśmy we wspólnocie, my obserwujemy siebie bardzo wyraźnie, bardzo dokładnie i porównujemy siebie. I pewnym takim nieporozumieniem jest mówienie, żebyśmy się nie porównywali, bo wszyscy obserwujemy siebie, porównujemy się ze sobą, obserwujemy, to jest naturalne, uczymy się siebie nawzajem. Natomiast święty Tomasz rozróżnia dwa rodzaje porównywania się, które warto sobie zapamiętać, bo my się w tym mylimy i niestety dochodzi do dużych nieporozumień. A mianowicie pierwsze to jest takie porównywanie się, które mówi do mnie, kieruje do mnie komunikat, i drugie porównywanie, które mówi coś o mnie, czyli wskazuje na pewną aksjologię tego, kim jestem. To się ładnie nazywa, jeżeli ktoś z was ma tak dobrą pamięć, to może sobie zapamiętać, że po łacinie to brzmi comparatio ad me, czyli to porównywanie, które coś mówi do mnie, i comparatio de me, czyli które mówi coś o mnie, o mojej wartości. I Tomasz powie, jeżeli jesteśmy we wspólnocie, obserwujemy siebie nawzajem, to porównywanie, ono jedynie mówi coś do mnie, komunikuje coś mi. A zatem, jeżeli widzę osobę, która ma niezwykłe talenty, choćby tak cudownie śpiewa jak wasza dzisiejsza schola czy chór, który cudownie śpiewa, cudownie. I teraz, co komunikuje mi ten nadmiar, ten talent, którego ja na przykład nie mam? Generalnie, kiedy widzę rzeczy dobre, które ludzie posiadają, a których ja nie mam, to jedyną reakcją powinno być ucieszenie się, dziękowanie za dary, które Bóg złożył w drugim człowieku. To jest jedyna tak naprawdę, jedyny sposób i lekarstwo na bronienie się przed zazdrością. Zazdrość, która jest jedną z najgorszych chorób i która wykoślawia patrzenie i życie wobec dobra, które widzimy w innych ludziach. Ucieszmy się. Jeżeli ktoś z nas jest już tak posunięty w życiu duchowym, to niech to jeszcze wyrazi na zewnątrz. My bardzo często widzimy dobra, które ludzie posiadają, potrafimy nawet je uznać, ale komuś powiedzieć, jak ty to wspaniale robisz, jak to wspaniale zrobiłeś, jak pięknie wyglądasz, jakie to jest, to zrobiłeś, to jest świetne. Kochani, to jest bardzo trudne, ale to jest coś, co często może niejednej osobie ocalić życie. Może zmienić życie, może wydobyć jego piękno i często on po raz pierwszy może dojrzeć swoje piękno wtedy, kiedy inni mówią. Jak wielu spośród nas nigdy o sobie nie słyszało dobrych rzeczy, jak często my się gubimy przez to, że nikt nigdy nie powiedział nam dobra o nas. A przecież to dobro się dzieje. I dopiero ostatnim momentem, kiedy ludzie mówią dobre rzeczy o nas, to często jest nasz pogrzeb. Kiedy ludzie wypowiadają, jakie niezwykłe rzeczy mieli ci, którzy są koło nas. A zatem wobec dobra, które ludzie mają, reakcją powinna być wdzięczność. Natomiast w przypadku, kiedy widzimy rzeczy, których ludzie nie mają, mają jakieś braki, wtedy też jedyną reakcją powinno być zaradzenie brakowi, które ktoś posiada. Jeżeli dostrzegamy coś, że czegoś ludzie nie mają, to nie po to to widzimy, żebyśmy po prostu stwierdzili, o, nie masz tego, albo jeszcze, nie daj Boże, ucieszyli się, że ktoś czegoś nie ma i sami przez to wzrośli do jakiejś tutaj autoafirmacji. Kiedy widzimy braki drugiego człowieka,
to one komunikują, wołają do nas, byśmy zaradzili, zrobili coś, zastanowili się. Na tym polega miłosierdzie. Miłosierdzie jest to przyjęcie braku drugiego człowieka jako swój. Przyjęcie do serca to jest niesienie tego braku w sobie, aż do momentu, kiedy znajdę sposób, jak temu zaradzić. A zatem, kiedy się porównujemy, widzimy ludzi, którzy coś mają, albo czegoś nie mają. I to jest zawsze reakcja dla nas. Albo cieszymy się i Boga uwielbiamy i mówimy też, albo też smutek i pojawienie się bardzo konkretnej reakcji. A zatem porównywanie ze sobą komunikuje tylko coś do nas, jakiś wysyła. Natomiast jedynie z kim człowiek może się porównać po to, żeby dowiedzieć się, kim jest, czyli o mnie, to jest porównanie się z tym, który nas przekracza. To jest ten, który nas ukochał odwieczną miłością. To jest porównanie się, stanięcie wobec Boga. Wtedy człowiek odkrywa rzeczywiście, kim jest. Odkrywa swoją godność i że jedynie przed Bogiem człowiek może uklęknąć. Przed Nim może się uniżyć i to jest ten, który mi mówi, kim jestem. Natomiast żaden z ludzi nic nie mówi o mnie, ponieważ nawet kiedy spotkamy największego przestępcę, człowieka, który wydawałby nam się, że jest ostatnim z ostatnim, to i tak nic o nas nie mówi. To jest nasz brat, który czegoś nie ma, a nie znamy jego historii, a być może ktoś z nas zrobi ten krok w swoim życiu duchowym i zobaczy w tym człowieku kogoś stojącego nawet wyżej ode mnie. Jak czytamy w liście do Filipian, spójrzcie na siebie nawzajem jako na człowieka, który stoi wyżej ode mnie. No to jest niezwykłe. Judasz musiał uczyć się tej wspólnoty. Musiał obserwować, patrzeć. Natomiast to zaufanie, które jest wyrażone przez Jezusa w tym ofiarowaniu spraw finansowych, to jest też ogromna odpowiedzialność. I to, co Judasz dostał, to jest również ten ogromne taka to oficjum, urząd, odpowiedzialność. To jest również coś, co wymagało od niego też stanięcia wobec tego. To jest zastanowienie się, co się wydarza. Ponieważ jak dowiadujemy się od Jana, Judasz w pewnym momencie, nie wiemy kiedy, być może nie do końca coś nie był w stanie uwierzyć. Można tutaj się domyślać jakichś motywów. Natomiast wiemy z Ewangelii, że Judasz okradał. Judasz brał pieniądze, podbierał pieniądze. Wyobraźmy sobie, kochani, rodzinę i małżeństwo. Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoba druga kradnie pieniądze, nie komuś obcemu, ale podbiera żonie, mąż, rodzinie, dzieci, rodzicom. I to jest za każdym razem, ten moment, on jest bardzo trudny, ale on bardzo dużo pokazuje, to się bardzo ładnie nazywa niewierność finansowa, ale to się też również nazywa zdrada finansowa. Kiedy od tego zaczyna się każdy kryzys. Od tego zaczyna się każda taka niby niewielka niewierność, zanim dojdzie do wielkiej zdrady. Bardzo często wszystko rozpoczyna się od takiej niewierności finansowej, kiedy w związku ktoś zaczyna ukrywać, zaczyna gromadzić. Często człowiek nawet nie wie dlaczego, bo się boi, bo chce mieć jakąś niezależność, jak za dawnych czasów, kiedy jeszcze był kawalerem czy panną, albo się czegoś boi, chce zaimponować komuś. Jest wiele motywów, dlaczego ludzie kradną w rodzinie, w związku. Ale jedną rzeczy niezwykle osłabiających każdą relację jest niewierność finansowa, która rozpoczyna chowanie czegoś i wytwarzanie w sobie przestrzeni ciemności, w której jestem tylko ja i pieniądz. Jestem tylko ja i coś, co jest martwe. Coś, co ja zaczynam
chować i zaczynam prowadzić delikatne, małe, ale coraz bardziej tworzące się podwójne życie. Niewierność finansowa, która jest często równie bolesna w relacjach, jak zdrada emocjonalna, czy wręcz zdrada fizyczna. Od tego się zaczyna. Judasz w tym swoim świecie ogromnego zaufania ze strony wspólnoty i Jezusa. Zauważcie się, że do samego końca, nawet kiedy wychodzi już z wieczernika, ci uczniowie nie podejrzewali Judasza o to, że on mógł podkradać, że mógł w ogóle zdradzić. Oni mu całkowicie ufali. To był niezwykle solidny, na zewnątrz uczciwy, rezolutny, być może nawet skrupulatny księgowy, który każdą złotówkę obracał w swoich rękach, a równocześnie za tą zewnętrzną, niby skrupulatnością kryła się podwójne życie. Nieuczciwość i zdrada, która zaczęła kiełkować. Judasz był cały czas ze wspólnotą. Judasz obserwował Jezusa. Jak się przyglądniecie w Ewangelii, to uczniowie, oni patrzyli na Chrystusa z pewnym lękiem. Tam była troska, ale nie było czułości. Aż do zmartwychwstania. Aż do zmartwychwstania po prostu uczniowie patrzyli na Jezusa i chcieli też się jakoś zaimponować Mu. Trochę się Go bali. Troszeczkę patrzyli na Niego jak na takiego wymagającego, przełożonego, szefa. To doskonale widać w momencie, kiedy Jezus pyta uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. Zauważcie, że ci uczniowie nie powiedzieli do końca całej prawdy o tym, że mówią o Nim, że jest, spotyka się w domach grzeszników, że jest żarłokiem, pijakiem. Nie, nie, nie. Oni Jezusowi mówili tylko takie rzeczy, które mówimy szefowi, żeby schlebiać. Panie, o Tobie mówią, że jesteś Eliaszem, jesteś tutaj kolejnym prorokiem. Oni się bali. Oni nie chcieli Mu wszystkiego powiedzieć. Patrzyli na lidera, którego mieli, ale zarazem jak bardzo się kryli. Jak Jezus potrzebował dopiero momentu, kiedy oni wszystko przegrali, kiedy zobaczyli swoją słabość, kiedy stali się bezbronni, żeby Jezus mógł całkowicie im okazać nie tylko troskę, ale czułość. Kiedy po zmartwychwstaniu mówi do kobiety Mario, do uczniów mówi dzieci, a wcześniej uczniowie, którzy byli silni, którzy mówili, Panie, choćby się działy jakieś rzeczy, to staniemy w Twojej obronie. Albo Tomasz, apostoł, który swój lęk ukrywał za pomocą sarkazmu, niedowierzania. Ale oni patrzyli na Jezusa z boku. Chcieli mieć lidera, patrzyli się, go uczyli. I w 4 rozdziale Ewangelii Jana mamy jedną bardzo ciekawą scenę. Bo pojawia się kobieta. A mianowicie Jezus, kiedy są w Samarii, Jezus wysyła uczniów, żeby poszli coś kupić. Wszyscy, cała 12, idźcie. I przychodzą ci uczniowie z torbami, pełni jedzenia i nagle widzą coś, co ich zmroziło. Czytamy, w ogóle bali się zapytać Jezusa, dlaczego On rozmawia z tą kobietą w ogóle. A Jezus w tym czasie rozmawia z kobietą, Samarytanką, której pokazuje jej życie, która całkowicie daje Mu wszystko ze swojego życia, całą prawdę, wylewa na Niego. Tak, Panie, ja nie mam męża. Miałam 5, ale teraz jestem z mężczyzną i to nawet nie jest mój mąż. Jezusowi objawia całą prawdę o sobie, wylewa na Niego tą prawdę. Objawia, On ją uwalnia, ona jest jak jedna z pierwszych apostołek, która biegnie, nawraca, woła w mieście, że On zna mnie, On mnie odkrył, ja się przestaję bać. A uczniowie się boją zapytać. Na chwilę zostawili Chrystusa samego, a On od razu tutaj z kobietą rozmawia. Jak to możliwe? Zostawić Chrystusa na moment samego. Judasz pewnie również był wśród tej dwunastki, w której
która no tak się zastanawiała. I nie bez powodu, to jest opowieść 4 rozdziału o Samarytance, w 12 rozdziale Jana mamy znowu spotkanie Chrystusa z kobietą. Kobieta, która według Ewangelii Jana jest to sama Maria, ta kontemplatyczka, która jest u stóp Jezusa, również w scenie bardzo bliskiej, wręcz takiej scenie intymnej. Ona przychodzi do Jezusa, otwiera flakonik, który jest, jak wiecie, zawiera wspaniały nardowy olejek o wspaniałym zapachu, wylewa na stopy Jezusa, ociera włosami. Jakaś po prostu niezwykła scena wolności, bo włosy zawsze są taką oznaką wolności, bo one sobie rosną w nas. To w języku biblijnym włos oznacza też wolność. Ale ociera i co robi jeden z apostołów, który wymieniony jest u Jana w Betanii? Jest tylko jeden apostoł, to jest Judasz, który już nie zostawił Chrystusa samego. Nie opuszcza go nawet na moment, ponieważ Chrystus jest jego. Jest jego. Miłość Judasza, która staje się miłością kontrolującą, staje się miłością, która jest zaborcza. Jezus jest tylko mój. I taką scenę i to, ten moment zostaje zniszczony w jego sercu przez to, co robi ta kobieta. Mianowicie ona bierze olejek, rozlewa. Jak powie święty Tomasz z Akwinu, to jest bardzo ciekawe, mówi: w tym momencie Judasz umarł. W tym momencie Judasz po prostu udusił się od zapachu olejku. Dlaczego? Dlatego, że kochani, możemy w tym momencie stanąć i na chwilę się zatrzymać przy jednym zmysł, który mamy. Wczoraj powiedziałem o wzroku i słuchu, jako te zmysły poznania, takiego poznania. Natomiast mamy również zmysł powonienia, węch, który jest nazywany często zmysłem życia. To jest jedyny zmysł, który, żeby działał, i żebyśmy mogli też go tak odczuć, że jest i funkcjonuje, my musimy oddychać, wciągać powietrze i wtedy powietrze tutaj powoduje, że czujemy. Człowiek może na przykład, kiedy widzi coś, to może przestać oddychać z zachwytu. Kiedy słyszy coś, wręcz przestaje oddychać, żeby słyszeć. Natomiast żeby czuć, węch musi brać oddech, musi oddychać. I tak samo jednym z pierwszych momentów, kiedy człowiek umiera, bardzo często zapach martwego ciała nas informuje. Dlatego w takiej tradycji średniowiecznej węch jest tym zmysłem życia. Ale to jest też zmysł, który jest zmysłem ofiary. Ponieważ żebyśmy coś poczuli, potrzeba pewnej zmiany, też termalnej. Trzeba po prostu coś spalić, trzeba coś pod wpływem ciepła tutaj rozpylić, albo to, żebyśmy mogli w ogóle poczuć. I to, co robi ta kobieta, to bierze olejek. A z olejkiem i perfumą jest to niezwykła rzecz, żeby była przydatna i użyteczna, trzeba de facto zniszczyć to, co jest w środku. Perfuma nieużywana jest bez sensu. Można tylko patrzeć na ładny flakonik. Żeby użyć perfumę, trzeba ją de facto stracić. Trzeba ją rozpylić. Trzeba ją zniszczyć. Ale każdy z nas powie, przecież to jest naturalne, tak czujemy. Żeby na przykład poczuć dym, kadzidło, my musimy to kadzidło piękne, które wy tutaj macie, zniszczyć, spalić. I dlatego też ofiara, ona jest związana zawsze z pewnym zniszczeniem. Z tego względu, kiedy my pracujemy, to czuć, że człowiek pracuje. Jego zapach, pot pokazuje, że naprawdę ktoś się dosłownie spala w pracy dla kogoś. I to, co robi ta kobieta, ona ofiarowuje, traci wszystko. Ogromnej wartości zapach dla Chrystusa, który ma również
na końcu złożyć ofiarę z siebie, całopalną na krzyżu, po to, by uwielbić Ojca. Po to perfumujemy, by uwielbić, by ucieszyć, po prostu pociągnąć, zachwycić. Stąd też zapach jest związany z ofiarą, ale też z miłością. I ta kobieta to robi, natomiast ta bezwarunkowa, hojna, szalona miłość Marii do Jezusa, ona sprawia, że Judasz się dusi. On nie może tego znieść, ponieważ Jezus jest jego. I to jest kolejna rzecz, kochani, która jest w relacjach. Że w relacjach, z jednej strony to, co niszczy relacje, to jest oczywiście niewierność finansowa, ale to, co dusi relacje bardzo często, to jest po prostu to, kiedy druga osoba chce kogoś posiadać, kiedy go dosłownie, jak Judasz Jezusa, kontroluje na każdym kroku, w każdym momencie. Nie daj Boże, ktoś się zbliży. Nie daj Boże, ktoś okaże miłość temu, którego ja kocham. Bo wtedy, kiedy serce człowieka jest zranione, jest podwójne, jest dotknięte też zazdrością, tak jak było serce Judasza, taki człowiek zaczyna patrzeć na wszystko w sposób odwrócony. Jeżeli ten, którego kocham, okazuje miłość komuś, to znaczy, że mnie nie kocha. Jeżeli z kimś rozmawia, to pewnie nie chce rozmawiać ze mną. Kiedy komuś okazuje życzliwość, to znaczy, że mi nie okazuje życzliwości. I w końcu jego sukces jest moją porażką. Następuje kompletne odwrócenie. W prawdziwej relacji miłości jest ta niezwykła wolność, jest ta niezwykła przestrzeń. Nie ma momentu, kiedy ludzie czują, że się duszą, dosłownie się duszą od tego tutaj momentu takiego i zawłaszczenia, ale tego, że ktoś po prostu ingeruje we wszystko. I to u Judasza nastąpiło, ta bezwarunkowa, niezwykła miłość Marii, ona sprawiła, że Judasz w tym momencie umarł, udusił się, wszedł z tego niezwykłego, z tej niezwykłej relacji w jakąś ogromną ciemność. To też pokazuje jedną rzecz, że Judasz został pokochany przez kogoś, ale często ludzie, którzy po raz pierwszy zaznali miłości, często też stają się i żyją w lęku, że utracą tą miłość, że zostaną znowu sami, że przyjdzie znowu ta przerażająca samotność, ta ogromna ciemność. I w Judaszu, który być może po raz pierwszy został tak pokochany, wybrany, wyróżniony, postawiony na czele wspólnoty, nagle się przestraszył, a lęk jest zawsze tutaj narzędziem złego. Jest tym, który wprowadza, który też podważa całe zaufanie i człowiek zaczyna patrzeć na siebie i mówić: nikt się o mnie nie troszczy, jestem całkowicie bez Pana, jestem bezpański. Wtedy człowiek w takim momencie zaczyna szukać nowego opiekuna i nowego Pana. A ten Pan i ten opiekun wciąga człowieka w ciemność. I te drzwi, które się otworzyły, w pewnym momencie się zamykają wewnętrznie i taka osoba zaczyna inaczej żyć. Zamykają się drzwi i człowiek zaczyna patrzeć przez to, co większość z nas ma w swoich drzwiach. Coś, co ładnie nazywamy Judaszem. Patrzymy, zaczynamy patrzeć na rzeczywistość przez zimne szkiełko, które wykoślawia, powiększa, zniekształca, ale pozwala nam widzieć wszystko, ale nie być widzianym, obserwować wszystko, co jest na zewnątrz, ale nie być obserwowanym. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, kiedy dali się złapać na to, na słowa demona, który wmówił im, że Bóg się o was nie troszczy, ja się o was zatroszczę. Wtedy po tym grzechu, kiedy otworzyły się im oczy, schowali się za krzakiem i w gałęziach,
A krzaki pozwalają na to, że człowiek nie jest widziany, ale wszystko może obserwować, może patrzeć. Judasz od tego momentu, kiedy spotkał tą bezinteresowną miłość, kiedy odkrył w swoim sercu jakieś gigantyczne kłamstwo, że został zdradzony przez Jezusa, bo ktoś mu to wmówił, bo ktoś mu to powiedział, zamknął drzwi i zaczął patrzeć na wszystko przez Judasza, przez zimne szkiełko własnych, wykoślawionych, różnych perspektyw, fantazji, kłamstw i wszystko obserwować. Zamknął drzwi i wszedł w ciemność. Natomiast w tej ciemności, i ta ciemność jest tym momentem, w którym zaczyna również działać Chrystus w kompletnie nowy sposób. I na tym się zatrzymamy. Chwilę się pomódlmy. Możemy wstać, jak ktoś chce. Panie Jezu, dziękujemy Ci za każde dobro, które wydarzyło się w naszym życiu. Za każde dobro, które widzimy. Szczególnie za to dobro, za które nigdy nie dziękowaliśmy Tobie. Panie Jezu, Ty widzisz również nasze braki. Prosimy, okaż nam swoje miłosierdzie. Panie Jezu, daj nam również serce pełne wdzięczności za miłość, która jest pełna zaufania, pełna otwartości, która nigdy nie zostawia. Panie, daj nam uczciwe serce, które nie szuka żadnej podwójności. Daj nam również miłość, która daje wolność, która jest pełna ofiary. I Panie, spraw, by nasze życie stało się miłą wonią dla Ciebie, żebyśmy naszym życiem Ciebie uwielbili. Amen.